Witajcie moi drodzy, z tej strony wróżka Kalina. Wejdę dzisiaj w energię przyszłości. Zobaczymy, co los niesie dla Polski, świata. Skupimy się na obecnym czasie, ale też chciałabym spojrzeć na czerwiec 2024. Także zaczynamy. Oczyszczamy energię. Niech mój Archanioł Stróż połączy się z dobrym Archaniołem tego Wszechświata. Niech mi podpowie, co przyszłość niesie. Świat będzie stawiał nowe wyznaczniki. Dobrze. Moi kochani, chciałam jeszcze Was zaprosić na wróżby indywidualne. Poniżej macie do mnie kontakt, mail, Facebook, Instagram. Proszę Was również o subskrypcję, łapki w górę, komentarze, jeżeli chcecie podziękować mi za moją pracę, energię, którą wkładam, aby przekazać Wam wartościowe wizje. Możecie się oddzięczyć stawiając mi kawę, link macie poniżej. No i działamy, wchodzimy w przyszłość. Polska 2024, najbliższy czas. Polska 2024. Najbliższy czas. Polska weźmie głęboki wdech. Zobaczmy. Wielopłaszczyznowość. Istnieje wiele warstw i wymiarów sytuacji lub osobie, o którą pytasz. Czyli Polska będzie czymś zaniepokojona, można by tak było powiedzieć. A świat? Duchowa ochrona. Jesteś strzeżony oraz chroniony fizycznie, emocjonalnie i energetycznie. Czyli świat jakby się bał. I też różne narody będą się zbroić. A zobaczmy sobie Polska 2024, czerwiec. Powiedziała mi tak energia. Nowe. Połączenia, ale wiąże mi się to ze zmianą terenów bądź granicą. Świat 2024, czerwiec. Wszystko będą brać za słowa. Czyli to, co ktoś powie, będą w świecie bardzo się tego czepiać. Redukcja stresu. Odstresuj swój umysł, ciało, harmonogram, ponieważ potrzebujesz odpoczynku, naładowania akumulatorów i odnowy.
Czyli co wynika z tego rozkładu? Polska nie będzie ufać pewnym ludziom w świecie. Będzie bała się zachowań innych narodów, będzie się przypatrywać, weźmie głęboki wdech, czyli coś ją zaniepokoi. Będzie jednocześnie od momentu teraz, mamy kwiecień 2004 do czerwca 2024, nawiązywać różne współprace, komunikacje z innymi narodami, takie jakby istotne współprace. Wiąże się też jakaś mobilizacja, mam wrażenie. A jak zobaczymy sobie świat, to na obecną chwilę wszystko jest w energii skupienia się na jakiejś sytuacji. I mam wrażenie, że takiej, słuchajcie, militarnej, ale też ochrony danych państw. Pewnych krajach aż się zapiekli. Los żywioł to, co będzie. Natomiast świat, czerwiec. Różne problemy będą się nawarstwiać, czyli nie będzie tylko jeden problem na świecie, tylko parę problemów, które jakby się pojawiały, i świat jest twarzą specjalnie na poczet czegoś, tak? W ten sposób to widzę. No i patrzymy sobie teraz w karty. Polska, czerwiec 2024. Liczne ataki na Rosję. Rosja też w pewien sposób będzie się bronić swoich struktur, swojego położenia. Będzie walczyć o swoją tutaj pozycję gospodarczą na arenie światowej. Polska, czerwiec 2024. Mocne uderzenie w jakieś muzeum. Muzeum, mauzoleum, coś takiego. Ale nie w Polsce, tylko gdzieś za granicą. Też mi tutaj tak Rosja przyszła na myśl. Teraz tak tasuję karty, mam po prostu wizję i pokazuje mi się, jak na terenie Polski, wokół naszych granic, są żołnierze robiący zasieki z drutów kolczastych. Coś takiego. Czerwiec 2024 Polska. Czerwiec 2024 Polska. Tak, Polska się cieszy z jakiejś wygranej w jakiejś olimpiadzie, coś sportowego. Nawet widzę prezydenta Andrzeja Dudę. Jak pije z kimś szampana, coś takiego, ale coś z tym wydarzeniem sportowym się będzie też wiązać. I mamy tutaj czerwiec 2024 Polska i patrzymy sobie w karty, co widać.
Jest podarwanie się jakichś myśliwców, samolotów i pokazuje mi się Polska-Ukraina. Jaka jest sytuacja? Niepokój w samym centrum Ukrainy. Zobowiązania Polski wobec Ukrainy. Ukraina będzie dalej naciskać na Polskę w kwestiach finansowych, pomocowych. Mówi mi tak, paraliż miast. Co mamy jeszcze? Ja sobie na razie rozłożę karty. Pewne usługi w Polsce ucierpią finansowo. Będzie jakaś blokada świata, w świecie. Tak jakby z wywozem jakichś towarów. Też jakieś zaczęte projekty, współpracę Polski z jakimś narodem, jakby były wstrzymane. Bo jakaś sytuacja będzie. Paraliż miast to bardziej wydaje mi się na Ukrainie. A u nas w czerwcu widzę taką jakby bardziej obronę granic, tak? Czyli robią zasieki. Bardzo dużo będzie uderzeń blisko polskiej granicy i dlatego się tak będzie dziać. Świat wplątany w korupcję. I pokazuje mi się taka sytuacja gospodarcza, ale bardziej związana ze zbożem, więc dalej będzie z tym zamieszaniem. Mało tego, ktoś ze struktur wyższych, jakiś takich, czy nawet politycy, ktoś, kto panuje nad tym całym biznesem zbożowym, tak? Bardzo będzie ktoś robił blokady i utrudniał Polakom. Także jeżeli rolnicy myślą, że problem się zakończył, to nie. Powiem im nie. Bo ja to rozkładam na czerwiec. I dalej widzę uderzenie w polską gospodarkę i rolnictwo. Dobrze. Tu się pokazuje jeszcze w kartach jakaś bieda i mówi mi energia. Może rachunki za prąd wzrosną, bo coś takiego co w domu, czyli mamy jak prąd, gaz, woda, ale bardziej co świeci, albo co daje ciepło, tu będzie jakiś problem.
No i gdzie są te zmiany na lepsze, moi drodzy? Bo ja tak rozkładam karty, miało być lepiej. A tu się zapowiadaj. Nie ciekawie. Czyli to takie obiecanki, cacanki tylko są. Przykre jest to naprawdę. Nie powinno tak być. A zobaczmy świat. Dalej mi mówi tak. Niepokojąca sytuacja w Tajwanie. Pokazuje się Azja. Ja już bardzo, no, dosyć dawno temu mówiłam o pewnych trzęsieniach tam i to się wydarzyło niedawno i tutaj dalej czuję, że jest tam coś nie tak. Jeszcze zobaczymy sobie na mapie, ale jakieś mam obawy co do tego miejsca, bo rozkładam teraz karty i od razu co? To miejsce mi się znowu wyświetla. Świat, czerwiec 2024. Uzbrojeni zamachowcy pokazali mi się, jacyś ludzie na czarno ubrani. I coś robią w świecie, jakieś spustoszenia. W różnych krajach. Takie nagłe. Świat 2024, czerwiec. Skojarzyło mi się tutaj jakiś deszcz, ale jest to dziwny opad tego deszczu, bo ten deszcz jakby świecił. Świat 2024, czerwiec. Ktoś krzyczy, ja was rozliczę z jakiegoś kraju. Mogą być jakieś sankcje na Rosję wprowadzone. Ale za plecami i tak będzie biznes. Jakaś jest niemoc w czerwcu. Widzę różne helikoptery jakby latały, patrzyły nad jakimś tutaj krajem. Obserwowały pewną sytuację. Liczne sztormy będą na świecie. Załamania pogodowe. Na pewno finansowe różne przedsięwzięcia. Mogą stanąć z jakiegoś powodu. Ale to jakieś konkretne finansowe przedsięwzięcia. Bardziej w czerwcu jest takie stawianie na takie militarne sytuacje. Wywoływanie chaosu. I teraz idziemy do mapki. Na razie zajmiemy się Polską. Tylko napiję się herbatki i idziemy. Mam nadzieję, że u was też piękna pogoda.
Podobno weekend ma być bardzo ładny. Zobaczymy. Zresztą pogoda się tak zmienia. Teraz jest bardzo ciepło. Później jest nagle na drugi dzień strasznie zimno. Napiszcie, jak u Was to wygląda z tą pogodą. Ja też patrzyłam się na pogodę i prognozy, to no faktycznie na jednej stronie Polski jest mega zimno, a gdzie indziej ciepło. Później to się zmienia gwałtownie. Straszne zawirowania. Ciekawe, czy za granicą też, jak gdzieś tam jesteście, moi drodzy, czy też tak pogoda się szybko zmienia diametralnie. No to idziemy na czerwiec. Polska, czerwiec 2024. Od razu mi mówi oburzenie ludzi. Kieruje mnie na Warszawę. Bardzo mocno tą Warszawę ciągnie. Coś się zachwieje w parlamencie. Wśród rządzących. Polska 2024, czerwiec. Rzeszów będzie stawiał na obronę. To taki punkt rozważny, gdzie widzę ludzi, którzy po prostu myślą, jak układać wszystko, jak mieć pod kontrolą. Szczególnie sytuacje na granicach. Czerwiec 2024. Lublin w bliskim zagrożeniu. Tam ciągle koło tego Lublina coś się dzieje. Warszawa pod ścisłą kontrolą. Tutaj od strony Suwałk bardzo jest mocna obrona, ale też nie wiem, jakby jakieś brygady, ale zarówno od naszej strony, jak i od tutaj Litwy. I wokół, jakby wygląda tak, jakbyśmy się bali i oni też tutaj kontrolowali z drugiej strony wszystko, tak? Będzie jakaś zła komunikacja, jak są tutaj Mazury. Niby będą jakieś, mówię mi, siły połączone, ale system... Dajmy na to, taki co ma przewidywać, czy coś wleci, czy nie, jakby zawiedzie, czyli może być coś zagłuszane, nie wiem. Po prostu tutaj jak jest Odelbląga, tak, taki ten prostokąt Mazury. I tu mi się pokazuje czerwiec, koło blisko czerwca i... Bardzo mocno ciągnie mnie dosłownie w tym punkcie na Morzu Bałtyckim. Tutaj bardzo mocno, nie wiem czy to akurat nie w tym miejscu, bo ja tak mam, że nieraz coś czuję. No, nigdzie mnie nie ciągnie, ale tu to szczególnie. Nie wiem, czy tam jest jakieś miejsce przecięcia czegoś, ale w tym... Dokładnie miejscu, bardzo. Czy zobaczę gdzie indziej, czy coś nie czuwam. Ściąga mnie tu, aż mnie po prostu
przyciągam. Czyli coś może akurat nie w tym punkcie się wydarzyć. Litwa, ten teren. Mocno kontrolowany. No, i dosłownie tu ciągnie. Więc coś tu może być niedobrego. Mi też energię jakiegoś dziwnie rozsypanego proszku. Przez to, co tu się stanie, będzie chwilowo wstrzymany transport jakby statkami. Ewakuacja mieszkańców z niektórych regionów. Dosłownie mi mówi, jak jestem nad tym punktem. Czyli to wydarzenie odniesie się na jakieś najbliższe tereny. Słupsk zaśpi. Pokazują mi się ludzie z zamkniętymi oczami, czyli jakby coś nie widzieli, albo nie chcieli widzieć, albo nie chcieli zrozumieć czegoś. Do Kalisza będą przybywać jakieś statki z czymś ważnym. Nie do Kalisza, przepraszam. Do Koszalina. Ale w tym Kaliszu też mi coś dziwnie powiedziała. Zaraz sobie zobaczymy. Chodziło mi o Koszalin. Do Koszalina. Będą przybywać statki z czymś ważnym. No dobra, zobaczmy ten Kalisz, skoro mi tak już... A Kalisz... Co w Kaliszu? Będzie, że tak mnie energią przekierowałaś. Kalisz. W Kaliszu zakłopotani ludzie Kalisz to takie miejsce, gdzie jakby ludzi trochę zaczynali okradać. Łamanie jakichś zasad w Kaliszu. W Kaliszu też może być awaria, jakieś rury, czegoś istotnego. Tu będzie szło pod jakąś ważną drogą. To po prostu będzie problem dla miasta, tak? Dobrze. I spojrzymy sobie na mapkę. Polska 2024, czerwiec. Ewakuacja niektórych ludzi. Pokazuje mi tak. Berlin, Poznań. I bardzo mocno nakreśla, jakby co się stało. Berlin, Poznań. Nie wiem, ewakuacja ludzi mi mówi. Ale dlaczego? Co się stanie Berlin, Poznań, że jest jakaś ewakuacja? Mówi mi tak, przyspieszenie jakiegoś zegara. Czas przyspiesza. Berlin, Poznań. Pokazuje mi się granica.
Berlin, Poznań, granica. Jakaś ewakuacja z jakiegoś powodu. No, dziwne to jest, bo ciągle chodzi połączenie. Zobaczcie, na tu jest karta Księżyca. I też jest w taki śmieszny sposób połączenie, tak? Nie wiem, czy tutaj widzicie. Wam przybliżę. Tu jest taki łańcuszek i też jest połączenie, moi drodzy. I znowu tu się pokazuje ta granica. Ciekawe zjawisko. Coś się wydarzy między Berlinem a Poznaniem. Jakaś będzie sytuacja. Będzie to się wiązać z granicą i coś. Przemieszczanie ludzi. Jestem w stanie na dzień dzisiejszy tylko tyle wam powiedzieć. Może jeszcze będę w kolejne dni tutaj wchodzić w energię, to zobaczę coś więcej. Ale wy wiecie, jeżeli mnie już słuchacie od dawna, że tam, gdzie mnie ciągnie, zawsze coś się wydarza. No nie ma tak, że nie. Bardzo mocno tutaj zakreślam i wahadłem. Tak samo jak mnie ciągło, słuchajcie, między Berlin a Poznań teraz, to tak samo na tym Morzu Bałtyckim w tym punkcie. Czerwiec 2024, Polska. Polska coś podpisze z Czechami. Jakąś zgodę na coś. W punkcie kulminacyjnym Polska i Czechy podpiszą zgodę na coś. Uderzenie jakiegoś pioruna w instalację czegoś ważnego i tak jakby coś się stało na chwilę z prądem. Sopot chwilowo zamknięty poprzez pewien problem, który się wydarzy. Może będzie się to wiązało z sytuacją nad Morzem Bałtyckim, co mnie tak ciągnie. Ciągle, jak na początku wizji też mi o tym takim kontynentalne, zmiany kontynentalne. I znowu mi to mówi, zmiany kontynentalne. W ogóle widzę tą stronę Polski, jakby tu bardzo klimat się ocieplał z jakiegoś powodu. Po prostu tu jakby klimat się ocieplał. Polska, czerwiec 2024. Usuwanie czegoś bardzo spalonego. Jakby nie wiem, do czego to jest, ale pokazują mi się ludzie, którzy mają łopaty. Jakiś popiół. Jakby zbierają z jakiegoś miejsca. To jakby coś się spaliło gdzieś. Nie wiem, czy to jest w Polsce, czy to na świecie. Tak mi wizja po prostu tutaj pokazała. Ale robię to nad Polską, tak? No. Też ostatnio miałam taki sen o tym, że gdzieś jestem w jakimś miejscu, było już ciepło i bardzo
nie atakują komary, jest pełno komarów. Nie wiem, czy te wakacje po prostu będą takie, że będzie dużo tych komarów, bo na to wygląda. Tak samo ostatnio jeszcze mi się śniło, że coś się dzieje, coś się stało w świecie i bardzo dużo karetek jeździ i pomaga ludziom. Też? Jest taki przekaz, że są pewne ewakuacje, z terenów jakiś, gdzie blisko czegoś. Coś się wydarzy, tak? Ja na razie, moi drodzy, blisko tego czerwca, tak? I tutaj jak wiosna do czerwca, no cały czas na tym Morzu Bałtyckim to widzę. I też taki no, niepokój, jeśli chodzi o polskie granice, od strony tutaj Mazur. No i od wschodniej strony po prostu gdzieś jakby blisko polskiej granicy coś spadło, tak? Niekoniecznie u nas, ale blisko polskiej granicy. Dlatego będzie podniesiony taki jakiś stan. No i też z uwagi na to, że coś na Morzu Bałtyckim się wydarzy. Polska 2024. Warszawa będzie dużo rzeczy rozpatrywać, nadzorować na linii frontu. Pójdziemy sobie teraz do mapki świata. Świat 2024, czerwiec. Rosja też tym wszystkim będzie miała jakieś wsparcie z krajów, które tutaj są przychylne Rosji. Pan Putin też odnowi jakieś kontakty. Będzie z jakiegoś powodu też zły na Amerykę, że to wszystko jakby się miesza, wplątuje też w pewnym sensie. I emocjonalnie jakby obniża też Rosję. Czy jakby oni mieli potężną siłę militarną, a Amerykanie jakby obniżali siły Rosji, mówiąc, że jacy to my jesteśmy,
mocni, że Rosja da rady, bo my mamy wsparcie, tak, Ameryka. Czy niech Rosja się boi. Tutaj takie zagrywki będą polityczne, żeby też ludźmi namieszać. No Rosja będzie miała liczne ostrzały w czerwcu. Także będzie się przygotowywać do tego. Muzułmanie coś ogłoszą. Około czerwca. Będzie też jakiś napad. Widzę, jak jest zbombardowane miasto, ale to takie, wiecie, jest jaka. To takie rejony to nie są nasze, tylko to jest jak. Jak właśnie te takie. Jak Bliski Wschód, coś takiego. Bo taka ziemia jest taka piaskowa. To nie jest nasza ziemia, tylko taka właśnie ala jakiś Izrael, coś takiego. Może być Izrael, Palestyna. Takie jakieś Półwysep Arabski, o takie. Takie ziemie, tak? Widzę taki kolor w ziemi. Czerwiec 2024. No, Morze Bałtyckie mi się dalej pokazuje. Jakiś tutaj spektakl odegrany na Morzu Bałtyckim. Anglia będzie się w to wszystko wtrącać ogólnie co na świecie. Dużo z Anglii osób takich ważnych będzie wyjeżdżać. W momencie kulminacyjnym. Indonezja też się pokazuje, że zawirowania są jakieś pogodowe. Tu bardzo ciągnie. Poniżej Turcji. Półwysep Arabski i tak dalej. Tam bardzo dużo narodów się pokłóci. Z tego, co się będzie wyczyniać na tych rejonach. Tam tragedia się dzieje. No i znowu widzę te drżenia. I mało tego, widzę jak jakaś płyta, nie wiem, tak robi, jakby się obsuwała tu coś. To nie będzie tak, że tylko to będzie jeden raz, co się wydarzyło. Tylko coś się będzie tu powtarzać z tymi trzęsieniami ziemi. Widzę też jakby falujące morze, które jest bardziej wzmożone. To falowanie. Okazuje mi się tak. Australia, mówiłam, że pracuje w laboratorium nad jakimś wirusem ostatnio. I wychodzi mi, że Australia się pomyli, coś nie tak oszacuje. I w tym jakby preparacie, czy nie wiem, co oni tam robią, coś będzie nie tak w jakichś cząsteczkach. Coś zrobią nie tak. Ludzie z Afryki będą zachorowywać na dziwną chorobę i pokazuje mi się tutaj ten punkt.
poniżej kotliny Czadu i pomiędzy kotliną Kongo. Ten rejon. Muzułmanie, ciągle mi krzyczy, muzułmanie, którzy będą wywoływać jakieś sytuacje na świecie, tak jakby się zbroili. Kotlina sandomierska, która będzie zamknięta. To w Polsce coś. Kotlina sandomierska, która będzie zamknięta. Nie wiem, czy mi się coś tu nie pomyliło, ale na taki przekaz. Izrael na coś ruszy, na kogoś. Tam, co się dzieje, to jest, ja nie wiem, dlaczego świat na to pozwala. Straszne rzeczy widzę, już nie będę wam mówić. Ameryka gdzieś podeśle jakiś fałszywy statek z czymś. Krzyczy mi morze, Morze Śródziemne. Niektóre klify jakby będą spadać, coś się będzie działo. Może to idzie za jakąś wibracją ziemi. Tak samo na Antarktydzie jakby też się jakieś lodowce obsuwały, mam wrażenie. To jest mocne uderzenie, zobaczcie. Mówi mi mocne uderzenie. Pokazują się te rejony bardzo groźne teraz. Czyli dalej tam energia jakby, nie że to się wycisza ta sytuacja, tylko właśnie się wzmacnia, tak? Zamiast lepiej, zamiast się dogadać, to jest jeszcze gorzej. Gorszy problem nakręcania się. Świat 2024, czerwiec. Ciągle mi w uszach ci muzułmanie. Głos muzułmanów, którzy będą dążyć do czegoś. Na razie, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Jeszcze zobaczymy podpowiedzi z run, bo to są takie przekazy, moim zdaniem, dopełniające całą wizję. Polska, czerwiec 2024. Polska, czerwiec 2024. Mówi mi wezbrane morza. Świat, czerwiec 2024. Raczej Bliski Wschód mi się pokazuje, mocne uderzenie tam. Ludzie pogrążeni w rozpaczy na tym Bliskim Wschodzie. I tak, Polska w czerwcu. Pomnożenie własnych sił duchowych, odnalezienie swego powołania, celu, właściwa droga życiowa. Szczęście i pomyślność, powodzenie w nauce. Czyli tak, zmiany w edukacji mogą być.
Może poprzez jakiś szczęśliwy zbieg okoliczności ominiemy coś. Odnalezienie swojego powołania, celu. Tutaj Polska będzie miała jakiś cel i powołania do czegoś. Będzie pomnażać własne siły życiowe, czyli wzmocnienie granic. Ale jest jakaś tu opatrzność. Natomiast świat, akceptacja, wyrozumiałość, hojność, metafizyka, podarunek materialny albo mający wymiar duchowy. Rada, nie zatracaj swojej indywidualności w związkach, miłości, w kontaktach służbowych i prywatnych. Czyli świat będzie nawiązywał liczne współprace do jakiegoś celu. To zależy, jaki naród co planuje i tak właśnie będzie. Będą się uzupełniać w pewnym sensie. Także, no mówię, dla Polski to bardziej przewiduję od wiosny, tak, wakacje. No coś od strony właśnie Morza Bałtyckiego, tak? Na Morzu Bałtyckim, patrole na granicach, tutaj od strony Mazur, no i blisko polskiej granicy może coś niebezpiecznego spaść, będzie taki przestrach. No a w świecie to bardziej mi się, w świecie cały czas jakby mnie kieruje na tutaj właśnie ten Bliski Wschód, Izrael, Palestynę i tak dalej. No i ci muzułmanie coś mi się nie podobają tutaj w tej wizji. Także no jest dużo tu planowane. Także moi kochani, dziękuję za wysłuchanie wizji. Proszę jeszcze raz o subskrypcję, łapkę w górę, komentarze. Jak możecie, udostępniajcie moje filmy znajomym, przez co więcej osób się o mnie dowie i też będziecie wiedzieć, co czeka tutaj przyszłość, że tak powiem, nasze losy, tak, bo to są losy w sumie wszystkich i w Polsce, i ludzi na świecie, także no nas dotyczy to wszystko, więc myślę, że warto wiedzieć, co tam ktoś z góry zaplanował. Przynajmniej możemy jakoś do tego się odnieść, różne rzeczy w swoim życiu też zaplanować. No i nie zamartwiać się, prawda? Bo różne są też sytuacje i ja trochę je jakby rozwiązuję, bo mówię, co się wydarzy, co nie. Także jeżeli Was to zaciekawiło, to proszę właśnie o udostępnienie tego filmu dalej. Zachęcajcie właśnie swoich najbliższych, żeby oglądać takie wizje. Bo wiadomo, ludzie różne mają podejście, ale myślę, że to jest jak najbardziej pozytywne, co przed nami, w sensie, żeby wiedzieć, tak, co nas czeka. No i trzymajcie się, moi drodzy. Przekazuję Wam dużo pozytywnej energii. Buziaki, do usłyszenia.